testuje i komentuje. Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Hello everybody! Today the Ford Focus, moi drodzy, czyli samochód z jednej strony bardzo zdroworozsądkowo kompaktowy, ale z drugiej strony sam lakier i to, co mam w ręku, czyli oczywiście specjalna walizka Ford Performance Parts, no i to, czyli klucz od zawieszenia gwintowanego KW, świadczą o tym, że to nie jest zwykły Ford Focus, a jest to Ford Focus ST, ale z trakietem Trackpack. Dzięki czemu samochód jest wciąż bardzo wygodny, kompaktem, ale z drugiej strony, jak tylko tam sobie parę ustawień przestawimy, to jest bardzo ciekawą maszyną do robienia ciekawych czasów na niejednym torze wyścigowym, bo ten samochód jest pełnokrwistym hot hatchem. Napęd naprzód, manual, cycle of foam, moi drodzy. No właśnie, kochajcie Focusa, moi drodzy. Dopóki jeszcze jest, bo to przez Was, czyli klientów, którzy chcą kupować cały czas SUV-y i crossovery, Ford kończy produkcję Focusa i Fiesty, bo w ich miejsce wejdą właśnie Puma, Kuga i inne wynalazki trochę bardziej podniesione. Więc jeszcze póki Focus jest, pocieszmy się, bo naprawdę jest to świetny kompakt, a w tej wersji jest bardzo bezkompromisowym, ale genialnym kompaktem, który bardzo mocno skradł moje serce. Po co jest ten klucz i właściwie jak jeździ Focus ST? Zaraz zobaczymy. Zapraszam! Stylistyka. No i jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części Forda Focusa ST po faceliftingu. Ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, moi drodzy amerykańscy widzowie, czy macie oczywiście subskrypcje, dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewski, bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom po prostu rozwijam ten kanał. Focus ST po faceliftingu to bardzo aktualny, nowoczesny, ale taki wciąż jeszcze tradycyjny hot hatch. Dokładnie pod kątem Focusa pokazywałem Wam go w mojej wersji z normalnym silnikiem 1.5 EcoBoost, ale tamten był także po faceliftingu, tam było wszystko w szczegółach Focusa. W tym teście wyróżniki dla wersji ST z pakietem Trackpack. Idziemy sobie na przedni grill. Wykończony w strukturze plastra miodu, wszystko jest polakierowane w wysokim czarnym połysku, włącznie z tą obramówką dla wersji Trackpack. Emblemat ST, a także w dolnej części, również kolejny od powietrza, także o strukturze plastra miodu. Przednie reflektory, bardzo mocny punkt nowego Focusa po faceliftingu. Mają adaptacyjne światła LED-owe, wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy, dokładnie działanie tych świateł pokazywałem Wam w teście normalnego Focusa po faceliftingu. A z kolei poniżej są dekory także wykończone w piano black, charakterystyczne dla wersji Trackpack, no i dyfuzory powietrza, które są prawdziwe i nieudawane. Jest także lotka na dole, która po prostu ładnie wygląda. To wciąż bardzo praktyczny samochód, który oczywiście jest nacechowany wieloma elementami sportowymi, no i nawet ten prześwit jest obniżony w stosunku do Focusa normalnego o 10 mm dla wersji Trackpack. Jak się Wam podoba? Sprawdź stronę doradcasamochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z, niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Ale pod maską nie ma już żadnych zmian, ale wiecie co? Tu nie potrzeba robić żadnych zmian, bo serce w Focusie ST uważam, że jest wyjątkowe jak na obecne czasy, bardzo ekologiczne czasy. Jednostka napędowa, oczywiście opracowana przez Ford Performance o mocy 280 koni mechanicznych oraz 420 Nm momentu obrotowego. Jest tak gorąco, że aż naklejka Ford Performance odkleja się nam od tej obudowy samego silnika. W tym przypadku cała jednostka napędza nam przednie koła dzięki przekładni bardzo mechanicznej, sześciobiegowej, oczywiście manualnej, a także dzięki szperze elektromechanicznej zamontowanej na przedniej osi. Do pierwszej setki 5,7 sekundy, więc jest na pewno dynamicznie. Ale wiecie co? Ten silnik jest również bardzo ekonomiczny, ale o tym będzie jeszcze więcej podczas tego testu. No i właśnie w tym miejscu nawiążemy do tego specjalnego klucza od zawieszenia KW. Nie będziemy go regulowali, bo jest fajnie wyregulowane, ale właśnie sobie wspomnimy o wszystkich wyróżnikach dla wersji Trackpack. Pominiemy całą stylistykę i wymiary w ogóle Focusa, bo dokładnie omawiałem je już w moim normalnym teście Focusa ST Line. A tutaj wyróżniki dla ST z pakietem Trackpack. Słuchajcie, zaczynamy sobie od felg. Niby zwykłe, ładne felgi, ale jest to specjalna felga. Felga o średnicy 19 cali, która jest wytworzona w procesie płynnego formowania aluminium, które z kolei nam zagęszcza sam stop aluminium. A to wszystko po to, aby felga była lżejsza
o około 10% w stosunku do felg normalnych w Focusie ST. A z kolei za przednimi felgami są zamontowane również wyjątkowe dla tej wersji hamulce. Tarcza hamulcowa jeszcze nie jest pływająca, ale ma średnicę 363 mm. No i zacisk hamulcowy opracowany przez firmę Brembo, czterotłoczkowy, który po prostu jest ogromny i świetnie wypełnia nam wnętrze tej felgi, po prostu wizualnie genialnie wygląda. Zawieszenie, moi drodzy, zawieszenie gwintowane firmy KW. Ma regulację wysokości, odbicia, a także tłumienia. Więc dla każdego coś innego. Inne ustawienia są właśnie na miasto, a inne na idealnie równy tor wyścigowy. Tor wyścigowy, moi drodzy, opony. Opony są także wyjątkowe dla wersji Trackpack. Jest to opona Pirelli P0 Corsa, która ma tam oczywiście spełnia dane homologacyjne na miasto, ale ona uwielbia suchy i bardzo przyczepny asfalt na torze wyścigowym, gdzie ma kapitalną trakcję. Dalej wersję Trackpack chociażby wyróżnia kilka dodatków, czyli czarne obudowy lusterek, ciemne bramówki wokół okien, no i również czarny dach przechodzący nam płynnie w ogromny tylny spoiler. Nie zapomnijcie również o elementach praktycznych, bo zobaczcie, jak tu w Focusie macie specjalne gumowe odbojniki na przednich i tylnych drzwiach. Na koniec sprawdźmy sobie jeszcze stylistykę tylnej części Focusa ST z pakietem jakim? Oczywiście, że Trackpack. Spoiler, o którym już wspomniałem, jest ogromny. Po prostu w każdym hot hatchu musi być spoiler. Nie inaczej jest w Focusie ST. Jest duży, dobrze wygląda. Czy jakąś funkcję pełni? Nie wiem. Domyślam się, że pewnie tam jakieś może kilka kilogramów docisku przy większych prędkościach. Zwyczajnie dobrze wygląda. Wielka, ciemna tylna szyba, no i tylne lampy po faceliftingu, delikatnie przydymione, po prostu bardzo ładnie, nowocześnie wyglądają. Prawie, że wszystko sledowe, oprócz kierunkowskazów, a także stopu. Idąc dalej, kamera cofania, no i oczywiście dokładka dolnego dyfuzora, polakierowana w naszej wersji wysoki czarny połysk. Zwróćcie uwagę na układ wydechowy. Nie ma żadnych chromowanych końcówek. Macie tylko piękną, chyba kwasówkę. Tak mi się wydaje. Po prostu metalowy układ wydechowy, który świetnie wygląda. No i sami zobaczcie, że magia PFA, a naprawdę dobrze brzmi. W hot hatchu najważniejsze jest miejsce kierowcy, nie inaczej jest w Focusie ST. Tutaj generalnie nie ma żadnych zmian dla wersji Trackpack, jest tak samo jak w wersji ST. Zaczynamy sobie oczywiście od foteli. Kapitalny fotel, bardzo mocny wyróżnik na tle innych hot hatchy pod kątem Focusa. Fotel, który bardzo fajnie podpiera odcinki Waszych ud, a także Waszych lędźwi, no i w ogóle dobrze podpiera po prostu Wasze plecy ze zintegrowanym zagłówkiem. Regulowany elektrycznie w kilku płaszczyznach i coś, co go także wyróżnia, ma regulację podparcia odcinka Waszych ud. Bardzo fajna opcja. Ale ważniejszą opcją jest to, że ten fotel jest współopracowany, sami zobaczcie, jest naklejka AGR, czyli przez niemieckich ortopedów. Dzięki czemu jechałem w tych fotelach wiele godzin w trasie, i wychodziłem z nich niepołamany. A to się rzadko zdarza w hot hatchach. Kierownica mięsista, świetnie leży w dłoni, oczywiście pikowana po bokach, z czerwonym przeszyciem, sportowa, bardzo fajna kierownica. Ale wiecie co? Pominiemy deskę rozdzielczą, zegary i multimedia, bo już o nich mówiłem w normalnym Focusie ST Line. A o lewarku zmiany biegów i o tym w ogóle, jak jeździ ten Focus, pogadamy sobie podczas jazdy. Słuchajcie, wydaje się, że w tego typu samochodzie tylna kanapa jest nieważna. Pominąłem bagażnik, bo on jest taki sam jak w normalnym Focusie, ale tylna kanapa jest moim zdaniem trochę wyjątkowa. Często w hot hatchach najważniejszy jest kierowca. Bez dyskusji jest. Ale z tyłu macie argument, aby przekonać Waszą kochaną małżonkę. Słuchaj, kupimy razem, tak? To nasz wspólny wybór bardzo praktycznego kompakta. Zobaczcie, kanapa jest po prostu bardzo wygodna. Długie podparcie odcinka moich ud, sporo miejsca na stopy, sporo miejsca na kolana i również sporo miejsca nad głową. Przy moim wzroście 1,85 m wchodzą mi jeszcze no 3 palce wolnej przestrzeni. I naprawdę tą kanapę wyróżnia. Wygoda w trasie, podróżowała w trasie w tym samochodzie właśnie moja żona z tyłu.
z małym Brianem zapiętym w Isofixy i było wszystkim wygodnie. Do ideału brakuje z tyłu jeszcze nawiewów i jakiś tam gniazdek, bo jest tylko i wyłącznie jedno gniazdko, nie, są dwa gniazdka USB typu C, dobra, gniazdek nie brakuje, brakuje mi tylko nawiewów. Są siateczki i również są twardo wykończone oparcia tylnych foteli, a to z kolei ukłon w stronę czyszczenia po małych bucikach Waszych pociech. Jazda testowa. Co by tu wiele gadać? Czas sprawdzić, jak jeździ Focus ST, no właśnie z tym pakietem Track Pack. Wydaje się, że pakiet Track Pack troszkę go takiego uczyni już bardziej tylko na tor, a bardzo mało daily. Nic bardziej mylnego. Spędziłem z tym samochodem 8 dni i jestem naprawdę zachwycony, jak można zrobić samochód torowo-uliczny. No, tryb sportowy, jak ktoś mnie wpuści, to zaraz się włączymy do ruchu i Ford uwielbia ronda. To oczywiście bardzo mocna ośka, ale ta ośka jak wchodzi w rondo, staje się rewelacyjnie, oj, autobus, rewelacyjnie nadsterowna, patrzcie. I auto jest z tym tak przewidywalne, że dzięki też tej właśnie elektromechanicznej szperze, dodając gaz w odpowiednim momencie zakrętu, samochód świetnie zakręt prostuje i świetnie wychodzi właśnie z zakrętu dzięki napędowi na przednie koła, ale jak delikatnie przegniemy z prędkością właśnie w ten sposób, to samochód uwielbia być delikatnie nadsterowny. Kapitalne jest jego prowadzenie. Może nie powiem, że jak po sznurku, bo jednak jest to mocna ośka, która ma swoje takie te specyficzne prowadzenie, że Was trochę wyciąga, trochę Wam te zakręty prostuje, jak mocno ładujemy w gaz w zakręcie, ale jednak samochód jest tak przewidywalny, jest tak podsterowno-nadsterowny, że staje się być idealnym narzędziem na zakręty. Jeżeli ta opona jest zimna, owszem, trochę się ślizga, ale jak tylko dogrzejemy to Pirelli P0 Corsa, opona jest genialna i zakręty w tym samochodzie, oj, jak one wchodzą. Znowu jakieś dwa zakręty. Normalny asfalt, ale patrzcie, jak on... To jest w ogóle jakaś połowa jego możliwości. Kolejny zakręt, dwójeczka. No i co? Opona klei, cały czas klei, klei, klei. I tu. No właśnie, ten samochód potrafi być bardzo sportowy. Nie brałem go na tor. Nie miałem możliwości wzięcia go na tor, akurat z racji na też inne wykonywane czynności w moim życiu, ale samochód, wierzcie mi, że jest autem, który sprawdza się wszędzie, bo z jednej strony ustawiając właśnie zawieszenie KW w takie typowo torowe nastawy, bardzo sztywno, bardzo nisko, auto jest niesamowicie przyklejone do drogi. Z drugiej jednak strony to zawieszenie jest bardzo daily i tu się bardzo zdziwiłem, bo często jest tak, że auta na gwincie są takimi już bardzo mocno podskakującymi piłeczkami ping-pongowymi. Tutaj, owszem, jest sztywno, ale powiem Wam może, zareklamuję to zawieszenie w ten sposób. Moja żona nienawidzi hot hatchy. Megane RS Trophy było najgorszym, co ją spotkało. Więc oczywiście ja hot hatchy uwielbiam, więc trudno, umówiłem sobie Focusa STK z pakietem Track Pack, no i wsiadła, mówi, Boże, znowu te dziwolągi. Ja mówię, wsiądźmy, zobaczymy. Siedziała z tyłu i serio, to był pierwszy hot hatch, o którym powiedziała, że auto do wszystkiego, czyli samochód wygodny. No bo zobaczcie, bagażnik pomieści wózek, tylna kanapa jest zwyczajnie wygodną kanapą, a przednie fotele są niesamowite w zakrętach, ale z drugiej strony uwielbiają te fotele dłuższą trasę, co się bardzo rzadko spotyka w fotelach właśnie takich kubełkowych, takich już prawie że sportowych. Więc Focus pokazuje, że... Oj, ten silnik. Redukcja biegu nie potrzeba. On tak leci z płuca. Tu. Uwielbiam ten wydech. Znaczy tak trochę skaczę po wątkach, ale wybaczcie mi. Tego typu samochody Was bardzo mocno nastawiają do auta. Inaczej, te samochody Wam po prostu budzą emocje. I nie da się ukryć. Focus ST z tym pakietem budzi rewelacyjne emocje. Focus nie jest doskonały. Przednie lampy świecą genialnie, ale potrafią się zawiesić. Podobnie jak zegary wirtualne bądź multimedia. Fajne multimedia, bardzo responsywne, świetny ekran, ale znowu, w upały potrafią się zawiesić. Rzadko, ale potrafią. Natomiast te wszystkie pierdoły są dla Was nieważne, bo jak wchodzimy w Focusa, jak się wpasowujemy w ten genialny fotel, chwytamy tą grubą kierownicę i wciskamy...
pedał przyspieszenia, nie mam uwag. Head-up display na plastikowej szybce. Nie lubię tego typu rozwiązania, ale mam to w tym samochodzie w nosie, bo wbijam trójkę i słucham tego silnika i słucham układu wydechowego. Wydech w tym samochodzie jest kolejnym wyróżnikiem. Często auta usportowione typu Audi S3, Golf R mają 4 fiwki. Coś tam sobie delikatne popsy próbują z siebie wydobyć, ale to jest ciche. Nawet Cupra TK na Akropowiczu jest cichsza niż ten Focus. Focus pod kątem układu wydechowego, kawał rewelacyjnej roboty. Strzela, jest bardzo agresywny, bardzo rasowy. No jednak cztery cylindry mają bardzo fajne brzmienie. Do ideału brakuje mi silnika 2,5 czterocylindrowego. No ale wiadomo, że jednak Ford też robi co może, żeby te silniki w ogóle jeszcze były w gamie oferowane, więc pewnie silnik jest ekologiczny. I właśnie trochę pomiędzy emocjami przejdźmy sobie, moi drodzy, na spalanie w tym samochodzie. Zaczynamy od spalania miejskiego. Spalanie miejskie przy dynamicznej jeździe, tak po prostu do 51 na godzinę, bardzo dynamicznie, czasami w miejscach dozwolonych do 70, auto spaliło mi przy takim butowaniu w okolicach 15,5-16 litrów. Czyli znowu normalny wynik jak na hot hatcha. Ale słuchajcie, w trybie normalnym, jeżdżąc po mieście z włączoną klimą, w korkach 7,5. No, dobry wynik. Jednostka 2.3, prawie 300 koni, ale włączony start-stop i oszczędzałem, jakby jechałem bardzo ekonomicznie. Spalanie rewelacyjne. Spalanie średnie z miasta między 8 a 9 litrów. Tyle naprawdę realnie palił mi Focus ST z tym pakietem. Spalanie na autostradzie, ale podkreślam, do 120, 7,3. Przy 140, no takie 7,8, 7,9, pod 8 litrów. Z kolei krajówka do 90, jadąc bardzo ekonomicznie, szósteczka. Tyle pali realnie Focus ST. Więc ten silnik pokazuje, że naprawdę ma płuco, ma z czego się odpychać, ale jak potrzebujecie, swoje tam spali, no w końcu skądś ta moc się musi brać. Ale jak nie potrzebujecie mocy, jedziemy bardzo ekonomicznie, idealny daily. Samochód jest ekonomiczny. No po prostu ten samochód łączy rzeczy, które są nie do połączenia. Czyli fotel kubełkowy, który jest wygodny. To generalnie się nie łączy, w tym samochodzie się łączy. Zawieszenie kawał gwintowane, które generalnie jest twarde i niewygodne. W tym samochodzie jest akceptowalnie twarde i naprawdę jest wygodne, jak na samochód oczywiście tego typu, bo te samochody wiążą się z kilkoma wyrzeczeniami. No i to zawieszenie również jest raczej sztywne, ale wierzcie mi, że jak na gwint jest bardzo komfortowe. No i znowu są dwa zakręty, więc znowu tryb sportowy. Dwójeczka, no i patrzcie na trakcję. Nie ma w ogóle problemu, nic nie piszczy. On dalej się słucha kierowcy. Jak sprowokujemy go trochę, to tylna oś tak się fajnie wychyla, po czym szybka konterka i tylna oś nam wraca i leci tam, gdzie są przednie koła. Nie mam uwag, prowadzenie tego samochodu jest po prostu bezbłędne. Jak ktoś z Was go już poczuje i odbiera te informacje zwrotne z pleców, z tylnej osi, naprawdę kapitalny wóz. Jeszcze ten cały wydech, który w ogóle dopełnia mi jeszcze tego uśmiechu. Chwalę Cię, Focus, naprawdę Cię chwalę, bo masz wady, są pierdoły, ale wchodzisz w ten samochód. O, teraz był fajnie nadsterowny. I naprawdę samochód, który ma tam jakieś te bolączki typu głupi head-up display, tam może nie idealne zegary wirtualne, czy wielki tablet, który jest kwestią oczywiście gustu, ale to wszystko jest nieważne, bo jednostka napędowa, układ przeniesienia napędu, również ta elektroniczno-mechaniczna szpera. Nie, jakby 0-100 jest 5,7. To, co da się go pomierzyć, wychodzi w okolicach 6 sekund. Jak Wam fajnie skleję opona, zbijemy te 6 sekund tam właśnie do w okolicach 5,8, 5,7. Natomiast auto ma również launch control. Wam przytrzymuje obroty, żebyście mogli wystartować oczywiście strzałem ze sprzęgła, więc to może niekoniecznie jest zdrowe dla skrzyni biegu i dla sprzęgła, ale launch control w razie czego jest. Ale właśnie mocne ośki kochają rolki, a ten samochód jest niesamowicie elastyczny. Tutaj nieważne jaki bieg, ten silnik ma taki zapas momentu i taki zapas mocy, że praktycznie cały czas
chce Was napędzać. Ale wiecie co, jeszcze pod kątem takich tych wszystkich aspektów bardzo mocno jako daily tego samochodu. Jako daily ma oczywiście cały zestaw potrzebnych rzeczy. Czujniki przód-tył, kamera cofania, utrzymywanie na pasie ruchu, które działa naprawdę w tym samochodzie świetnie. Macie również wspomniany head-up display, który generalnie jest kolorowy, ale że jest na szybce, po prostu go przemilczę, no bo fajnie, że jest, natomiast jakby wolałbym, żeby był już na przedniej szybie rzutowany z poziomu ekranu zamontowanego na podszybiu. Ma kapitalne fotele, które są, uważam, że niesamowitym aspektem łączącym właśnie elementy sportowe i elementy komfortowe i ma dobrą widoczność. Lusterka są trochę za małe. Trzeba sobie je wyregulować pod Wasze preferencje i będzie w miarę spoko, ale nie spodziewajcie się ideału. Samochód ma sporo martwych stref. Natomiast jednak ta tylna kamera pomaga Wam, żeby te martwe strefy trochę zniwelować. Układ hamulcowy. No po prostu świetny układ hamulcowy. Nie udało mi się go zagrzać, a jechałem kilka razy mocno dynamicznie z kilkoma hamowaniami z większych prędkości i hamulce w tym samochodzie spokojnie nadążają za jego mocą. Oczywiście lepiej by było, gdyby były już tarcze hamulcowe dwuczęściowe. One zwyczajnie lepiej trochę Wam dopasowują tarczę do klocka i lepiej odprowadzają ciepło jeszcze, które się Wam wytwarza podczas hamowania. Ale i tak, to co jest, wystarcza Wam w zupełności. Słuchajcie, Ford Focus ST, kapitalny hot hatch, który już się kończy, ale jeszcze jest dostępny i naprawdę jestem nim zachwycony, ale oczywiście, że ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, nie jestem do końca fanem sterowania klimatronikiem z poziomu ekranu. No bo czasami się Wam to zawiesi i musimy poczekać chwilkę, aby się ekran odwiesił, żeby móc sterować ustawieniami klimatronika. Kwestia oczywiście gustu, ale jednak musiałem to wypomnieć. Dwa, head-up display, no jest na tej plastikowej szybce, co fajnie, że jest, ale już nie jest tak nowoczesny, jak chociażby w konkurencji. No i ostatnie, to dosyć głośna praca samej skrzyni biegu. To w szczególności słyszymy na parkingu podziemnym. Kiedy sobie przepinamy poszczególne biegi, to zwyczajnie na zewnątrz sama praca skrzyni biegu po prostu jest głośna. Na początek technologia, czyli bardzo fajne światła matrycowe, LED-owe. No i zawieszenie. Zawieszenie, które jest oczywiście gwintowane, jest sportowe, ale daje Wam jeszcze odrobinę komfortu i da się je dopasować na tor bądź na ulicę. Idąc dalej, delikatna nadsterowność i auto jest w tym bardzo przewidywalne i bardzo to polubiłem w przednionapędowym Focusie. Hamulce, a także fotele. Fotele, które są wygodne, tylna kanapa jest również wygodna, a przednie fotele są również bardzo sportowe. Zawsze pod ręką macie wyłącznik systemu start-stop, a także elastyczność i spalanie jednostki napędowej. Jednostka potrafi Wam spalić więcej przy dynamicznej jeździe, a także mniej przy jeździe ekonomicznej. Ale co by tu nie gadać. Kolejne rondo. Aha, i jeszcze skrzynia biegu Wam zapomniałem powiedzieć. Skrzynia biegu. Lewarek ma dosyć może długi skok, ale jego praca jest mega precyzyjna. Biegi wchodzą z takim delikatnym, przyjemnym oporem. No, puste rondo. Nawet jak sobie włączymy to ESP, to ESP Wam tak bardzo fajnie, przewidywalnie kontruje to wszystko. Nie no, nie mam pytań. Każde rondo w tym samochodzie jest po prostu czymś, co chcemy jeździć całą dobę. Całą dobę. A jak potrzeba i sobie delikatnie wolniej przepniemy ten bieg, to przy każdym kolejnym biegu macie karabiny z układu wydechowego. Również bardzo fajna funkcja, podobnie jak to chociażby było w Hyundai'u, w każdej N-ce tak zwane międzygazy. Dajmy sobie trójeczkę, teraz załóżmy, daję sobie dwójkę, znowu jest międzygaz automatyczny. To także bardzo fajny akcent sportowy. I słuchajcie, porównam Focusa do na przykład Hyundai'a i30N, bo w Hyundai'u i30N w nastawieniach sportowych jest beton, a tutaj, jak sobie ten gwint odpowiednio ustawimy, to dalej jest dla mnie przynajmniej idealny kompromis. To jest moje spotkanie z Focusem ST Ford Performance Trackpack. Samochód, którego byłem bardzo ciekawy i bardzo chciałem go w końcu zobaczyć i nim po prostu pojeździć, bo słyszałem, że jest niesamowitym betonem. Ale słuchajcie, trochę parę ruchów kluczem, parę różnych ustawień, tych odbić, tłumień i tak dalej i samochód wydaje się być idealnie dopasowany do Waszych potrzeb.
i naprawdę nie chcę go zbyt mocno chwalić, bo chcę być obiektywny i tutaj ten test jest obiektywny, bo to naprawdę dobry samochód, który jest świetnym hot hatchem i kosztuje poniżej 200 koła. Dokładnie ile kosztuje Focus w momencie publikacji tego filmu, będzie u mnie jak zawsze wyszczególnione pod filmem. A my podzielmy się opiniami, co Wy byście kupili, chcąc kupić właśnie samochód mocny przednionapędowy, bo ten segment był bardzo mocnym segmentem jeszcze kilka lat temu. W tej chwili no, wszyscy już idą w kierunku aut typu Volkswagen Golf R albo Audi S3, czyli mocne samochody z napędem na 4 koła. A Focus to wciąż pełnoprawny i pełnokrwisty hot hatch z mocną ośką. Dzięki bardzo. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam!